to jest gra nie warta świeczki. Gra nie warta świeczki to jest zbieranie gołymi rękami opon świgowych. To jest gra nie warta świeczki. Zebrałem kilogram warte może ze 3 złote. Ale chętnie bym teraz dał 30 zł, żebym tego nie zbierał i nie wpadł na taki pomysł. I bardzo często w życiu się zdarza, że zbieranie opon figowych to jest nasze ulubione zajęcie. I takie zbieranie opon figowych to jest na przykład małżeństwo, żeby potem wiele dał, żeby nie wpadł na taki pomysł. Zbieranie opon figowych to są takie pomysły, 500 plus. Ja wybrałem nie mieć tych 500 plus i tych dzieci. Zbieranie opuncji figowych, czyli granie warta świeczki, to jest również wtedy, kiedy się wykupuje all inclusive, jedzie się na tydzień, leży się na plaży i człowiek się smaży. Czy to samo mógłby robić na balkonie? Granie warta. Granie warta świeczki, kochani, to jest wtedy, kiedy się ma all inclusive i się je do pełna, właśnie dlatego, że się zapłaciło. Granie warta świeczki to jest również wtedy, kiedy się kupuje Louis Vuittona za 800 euro, a potem się okazuje, że tu na bazarze, w Marrakeszu, w Marrakeszu, na bazarze, po 120 zł, ładniejszy i z lepszego materiału. Dlatego mówię wam, zastanówcie się, zanim coś zrobicie, czy rzeczywiście chcecie zaoszczędzić, czy chcecie, bardzo chcecie przygodę, której będziecie żałować. Ja nie żałuję. Nauczyłem się, że tu nawet też samochody jeżdżą. Rzadko, bo rzadko, ale jeżdżą. Pozdrawiam. O, jedzie drugi.